Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony Borsuk, a to kolejny odcinek Paydaya! Tak jest! Hurra! Zaczynajmy! Jest ze mną Mestako oczywiście. Oczywiście, tak jest. Tak jest. Tak. Właśnie o dziwo nie było misji Firestarter jeszcze u mnie na kanale, lol. Lul. A przynajmniej nie pamiętam. I słuchajcie, tak, wracam już na te YouTube, już chyba wczoraj czy dzisiaj był odcinek informacyjny o tym. I tyle, właśnie w ogóle mam jeszcze katanę. I oczywiście, tak jak mogliście zauważyć w odcinku informacyjnym, zapraszamy was na naszego TS-a TeamSpeak'a. Tak, chyba tak. Czas nagrywania, rozmawiamy intensywnie. Tak intensywnie, dobrze tak. Się to określił. Możecie przyjść, porozmawiać z nami lub z innymi ludźmi. Tak, jest fajnie. Polecamy dobre TS-y. Najlepsze. Jedyny słuszny. No, a i tak, w ogóle właśnie kupiłem sobie te DLC z Kataną, panem Jiro. Kurde, ej, wiesz co, Mestako, ja zapomniałem piły wziąć. Koleś miał jakiś. Tak? A, to dobrze. Bo się tutaj... No niby miał, ale nie wiem. Chyba jednak postanowił nie brać. Oj, dobra, damy radę. I dobra, i w ogóle zmieniłem trochę swojego builda, gram na perku Grinder i przez to, jak widzicie, nie mam dużego pancerza, ale za to szybko biegam i mi się życie regeneruje, więc spoko całkiem. I jeszcze z takich kwestii, nagrywam programem OBS teraz i zobaczymy, jak wyjdzie. Oby jak najlepiej. No, nie będę musiał się już męczyć z renderowaniem filmów i montowaniem, ale... jesteś głupim lepiej. Ale długo musiałem ustawiać, nie? Bo Mestako był za cicho, albo ja byłem za głośno, czy coś. Teraz chyba powinno być spoko. Jezu, ale mi błyska. Wow. Ej, wszystko wzięliśmy stąd, lol. Dobra. Kurde, nie zapomniałem, że tutaj tak miga, jak w ciebie strzelają. Gdzie miga? No pociski. Clocker. What the fuck, jak koleś wyleciał? Ty to już wszystkie paczki? Jeszcze ze środka van tych ciężarówek. Tak, w ogóle, jakby ktoś jeszcze tej misji nie znał, chociaż wątpię, że są tacy. Bo ta misja to jest... najlepsza misja. Tak, tę misję każdy zna. Uuu, my friend. Nie mogę z tego jego głosu. To kurde, jakby go wykastrowali. Katana. Łaaa, matopka. Kurde, no czuję się jak jakiś Jackie Chan, nie? Zarąbiście. I am Bruce Lee, karate mistrz. Tak. No, mogę jeszcze dodać, że mam właśnie nową broń mikro Uzi, tak to się tak nazywa. Mikrotek twój. Haha. Aha. Ha. Bang. Wiesz, jest taka broń jak minigun i też jest mini, a to właśnie to ta sytuacja wygląda jak ten, no właśnie tak. I właśnie do mnie pisze nasz serdeczny przyjaciel, że dopiero wrócił i w CS-a grać. No do mnie też. Ale tak. Zaznaczył, że jak skończymy. O, to fajnie. Czyli tak. O, Clocker! No, pozdrawiam Patryka tutaj. Tego miejsca. Zrobiamy. Może jak będzie chciał, to nagramy razem CS-a. Dobra. Oj, ej, halo, Mestako, ratuj.
Halo, nie dobra, nie musisz. Poradziłem sobie. Nie potrzebuję twojej pomocy. Tak? Jesteś zbyteczny tutaj. Ja ci jestem zbyteczny, niepotrzebny. Tak? No co? No to Dawid. Dawid, banuj go. Ban. No dobra, tesie. Sorry. Nie ma. Robił. No dobra, przepraszam. Wybaczam ci. Dziękuję. Oczywiście po odcinku, wiesz, mani. Dobra, ej, no szybko poszło. 5 minut. Szybko. Easy. Bardzo szybko to zrobimy. W ogóle plan jest taki, że robimy wszystko na głośno dzisiaj. Jeszcze kiedyś może zrobimy to FBI na cicho czy coś. Żeby odcinków nie było za mało. Mam jeszcze lepszy pomysł. Teraz zrobimy pauzę. Drugi dzień oddzielnie i trzeci. Bang. Będziesz miał na cały. I te twoje pomysły. Tak. 5 minut odcinka. Ale to byś miał więcej na zapas. Wiesz co, powiem ci, że ciężko się przyzwyczaić do komentowania. Po miesięcznej przerwie. Mniej więcej. A mówiłem, żebyś nie wżerł na wakacjach tyle tych kurczaków. Wziął, wyjechał gdzieś, się zamknął w domku, czy zżarł. Oko. Nie ma kamery. Ja wszystko wiem. Próbuję skrzyneczkę, może się uda. Lol, nas nie wykryli? Wow, się udało. No dobra, może przesadziłem teraz. A ja dobrą skrzynkę znalazłem. Tak? Tak. Raczej nikogo to nie interesuje w tym momencie. No, dzięki. Proszę. Pocieszyłeś mnie, wiesz? Zawsze byłem pomocny. Ale... Tu... Gimbusowskie żarty, no... Wypraszam to sobie. Nie, ja jestem obrażony. Nie będzie takiego. Ja dziękuję bardzo, do widzenia. Ja idę na drugi koniec mapy, ja sam będę tutaj grał. Czekaj, jesteś obrażony, a wiesz jak się nazywa... Żona... Czekaj, nie, bo to jak się nazywa małżonka tego? Kurde, spaliłem, no. Mistrz żartu. To mistrz suchych z żartów. Nie, czy o to chodziło, ale... Czekaj, już wiem. Jak się nazywa małżonka prawosławnego księdza? A jak? Poparzona. Bang, motherfucker. Wróciłem. Napiszcie, że tęskniliście za tymi suchymi żartami. Suchymi jak pięty Cejrowskiego. Właśnie tak. Halo, jest tu jakiś koks? No, mam nowy pomysł. Teraz na każdym odcinku będzie jeden suchy żart przygotowany wcześniej. Ja nie jestem na tyle kreatywny. O kurde! No to powiesz coś o kubełkach z KFC i tak dalej. Najpierw mnie uratuj. Nie? Jesteś zbyteczny. U cholera, buldożer. Dobra, nie żyję. Jednak troszeczkę znerfili chyba tego perka, grindera. Ha. Ale i tak jest mega zarąbisty. W ogóle nie ma gadania. Popatrz. Strzelają jest mnie. Jest trzecia w nocy. Co? Sprawdziłem zegarek w grze tutaj. Fajnie, Mestako. Super. Dobra. No, w ogóle... to jeszcze... Jasna cholera, no ledwo co!
No comment. Tak w ogóle gram sobie z jakimiś widzami randomowymi, którzy tu wbili przed odcinkiem. Więc pozdrawiam serdecznie pana Olofmeistera i kto tam jeszcze jest. I pana Dużo Kresek. No, on tam ma jakiś nick, ale nie wyświetla. Jak ten Chińczyk się drze, Japoniec właściwie. Yakuza! Motherfucker! Wow, motherfucker! Jackie Chan, karate, nie wiem. Konishua, więcej nie znam. Ty, w ogóle ciekawostka, wiedziałeś, że ten Jiro, czy jak mu tam, on ma 51 lat? Bo jest tam napisane. Chyba najstarszy jest, co? No właśnie. Się zdziwiłem w sumie. No. Powinni tu Polaka dodać. Tak. No, nie no, jakby dodali Polaka, to by tutaj ledwo co wbił, już by zakosił wszystko, nie? No. Jak masz w Big Banku te wszystkie złoto tam, to on by to opędzlował w 5 minut, nie? W ogóle ten strażnik by się odwrócił, a tam już opylone wszystko, nie? Dokładnie. A jakby policja przyjechała, to by pierwszy zwiał. By już dawno w wannie czekał. No. Dobra, może tędy zajdę. Ej, no w ogóle kurde, overkill, a to jest taki łatwe, że to aż zakrawa o żałość trochę, nie? No. No bo ja jestem taki dobry, dlatego tak łatwo idzie. Nie, ale ciekawie się gra z tym perkiem Grinder, tak ci powiem. No nie, ja muszę wziąć granaty. A! O kurde. Dobra, skończyły mi się shuriken. Dobra, włazić. No wchodzi. Brawo. 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 Świetni gracze. Dobra gra. Także polecam, nie no. Dobra, wiesz co, może teraz sobie faktycznie tą piłę wezmę. Bo teraz jest bank. A ja wezmę... O. Co weźmiesz? Co wziąłeś? Co wziąłeś? LKM. A to nie jest trochę słaby ten... A, nie pomyślałem. Chyba ten będzie najsłabszy tutaj, wziąłeś. Będzie tutaj ten... Ciężarówka ta. A czekaj, chodź tu podejdź do mnie, podejdź. No. Pokaż ryj. O Jezu, jak on stary. No wiem. Włosów jak, nie jak ja popatrzyłem, nie, jak on ma takie oczy, nie, to mi się żal trochę go zrobiło. Jak ty włosów nie masz. Ale ma fajną maskę, spoko. No panowie, no ja tu sobie kulturalnie otwieram, a w tak wbijacie z buta. O kurde, nikt nie wziął tego, naprawdę. Drilla. No to wezmę, no. To wprawdzie Murzyn powinien nosić, a nie Chińczyk czy Japończyk. No sorry, Chińczyki Lol. Też takie murzyny. Znaczy nie, to Chińczyki to na polu ryżowym, nie? A murzyny to na bawełny. O kurde, co ja zrobiłem, fuck, zapomniałem. Taki gdzie bob, tu bob. Ej, zapomniałem, że tu jest elektryczność, nie? Ty, kto zużył kartę? To za geniusz. Naprawdę, brawo. dobra, ja mam na szczęście piłę. Ale serio. Dobra, teraz. Zapomniałem, serio, autentycznie. O tym. Głupi gałgan. Ale nie zużyłem karty, więc to nie do mnie pretensje.
Patrz, jak się przegrzewa drill. Jaki gorący. No, faktycznie, może to być problem. Dobrze. Zatem wracamy do banku, który robiłem. Czekaj, kiedy wyszedł pierwszy odcinek z Paydaya? Bardzo dawno temu. Moim pierwszym To nie wiem. Moim pierwszym napadem był ten napad na ten bank zwykły. O, siema. No dzięki. Jak to dawno było już. Ja. Jeszcze ja cię wtedy nie znałem, haha. No tak właśnie. Ej, murzyny, halo! O cholera, nie idę tam. Mestako, możesz już nie wracać, dziękuję. Dzięki. Zamknąłem ci drogę wejścia. Niestety, no, życie. Życie jest nowelą. Życie jest zjebane. Raz na wozie, raz chuj ci w dupę. Czasem możesz się zesrać. Ale ogólnie jest spoko. Świetnie. Ta dwa głupie gałgany. Milion łapek w dupę za tą akcję piękną. Nie, no to naprawdę, to można się za głowę złapać. Poziom żartów YouTube'owych twórców schodzi bardzo nisko, niestety. Taki poziom, że musiałbym się położyć na ziemi, żeby dorównać ten. Musiałbyś się wkopać. A i to byłoby za wysoko. Jak on krzyczy, ten Chińczyk, no nie mogę. A! Boli katana, co? Śmiecie. Katana ci w żebra. Haha. Niech ktoś zestrzeli ten wieżyczkę. Tak, muszę tam podejść. Wow. Nic nie widzę. Co się stało? Ej, halo! Kto mnie taseruje? Nie wiem. Mnie już przestało. Przecież taser stał przede mną i ja go zabiłem, a... Dobra, osłaniać mnie. Nie! No i zginie, głupi murzyn. Ninja. Nie, ja muszę... Ja muszę się pożywić amunicją w tym momencie. Żyjesz? Żyjesz. Żyję. A chociaż rozwaliłeś tę wieżyczkę? No niezbyt. No właśnie. Amunicja mi się skończyła. Kurde, pomóż mi tu ktoś. Nie widzę nic. Wow. Osłaniaj mnie, ja tam biegnę. Ej, oni tu wbili, a ty mi mówisz o osłanianiu. Tak. Klokry gdzieś jest. O, halo, Paydaycon wychodzi. Tak, jedziemy do Seattle. Tylko musicie nam bilet kupić. Tak. Brzmi jak plan... Kurde, Clocker gdzieś się ustawił, jest blisko. O cholera, rozwaliła się wieżyczka? No nie. Coś pękło jakby. Walczę z nią cały czas. Ja może nie gin przy tym, co? No, tylko że ja to sam jestem. No dobra, ale... Dobra, apteczkę mamy? Są tu jakieś chodźże. A dużej nie ma nigdzie. Lipa. No nie ma właśnie. Kto tu...
Olofmeister pali hajs, wydało się. A ja patrz co zrobię, patrz jaki jestem mądry. O, dopalę jeszcze. Dorzucę do pieca. O, macie. Ej, właściwie dlaczego to ja, który nagrywam, chodzę z piłą i wykonuję najnudniejszą robotę? Bo jesteś głupim gałganem. Tylko do tego się nadajesz. No dobra, Murzyn jest chyba... dobra, rozumiem wszystko teraz. Wynika z tego, że no to jest taka robota murzyńska trochę, ale Murzyn był za głupi na nią, żeby spiłować zamek odpowiednio. Są dwa rodzaje Murzynów. Bogate i biedne. Ja jestem z tych wyższej sfery. Bogatszy. No i ja mam swoich Murzynów, czyli Białasa. W tym przypadku Hinola głupiego. Tak a propos, weź mi szybko złóż nowy karabin. Hinolu. Ej, Hinolu, ile robisz pompek na minutę? Te śmieszne żarty. Ale najśmieszniejsze są właśnie takie rasistowskie, nie? To zawsze... Żarty o Żydach i Murzynach to na propsie zawsze. Ja tam się śmieję głośno. Czy coś. No to skoro już mówimy o rasistowskich kawałach, no to mam dla ciebie zagadkę, pytanie, kawał. Dlaczego Żydzi nie mieli zębów? Dlaczego? Bo Hitler namalował chleb na ścianie. Męk. To było tak głupie. Zrozumiałeś w ogóle o co chodzi? Że co, żeby... Hitler, Żydzi. No. Jeśli to o to chodzi, to faktycznie bardzo śmieszny żart, no. Był taki mem, czekaj, a co jeśli ci powiem, że świat przeżyje bez tej informacji, nie? No to właśnie, właśnie dokładnie to. Ta. Mówiłem, że będzie sucho. Jak zawsze. No właśnie, musimy jakieś głupie rzeczy mówić, żeby hajs dostawać, bo przecież... żeby widzowie mieli fajne odcinki. Oczywiście, i, tak. I rozrywkę, no. Wcale nie zbieramy na już szóste Ferrari. Nie, to pasja. No, tak, dobrze powiedziałeś, przyjacielu. Właśnie tak. Zgadzam się właśnie. Nie, żebyśmy my zarabiali z YouTube'a. Nie. Przepraszam was bardzo, no ale kto zarabia z YouTube'a? No na pewno nie my. Nie, to Ferrari, które stoi przed moim oknem, to ja nie wiem skąd ono się tu wzięło, to ktoś przywiózł właśnie tam. Ale to nieważne, prawda? To pasja, wszystko. Po prostu z prywatnym samolotem muszę latać do szkoły, no bo nie stać mnie na samochód. No i widzicie, jaka bieda, że samolotem trzeba latać prywatnie. Dobra, my z taką skończmy ten temat, bo jeszcze wywołamy u kogoś ból dupy. I będzie trzeba użyć pewnej sławnej maści. A to widziałeś ten obrazek, jak ten ojciec Aram z synem pisali? Że czekaj, jak to było? Syn pisze do ojca, że się źle czuje, kiedy ten dojeżdża do szkoły swoim prywatnym Ferrari, kiedy wszyscy z jego szkoły jadą pociągiem na studia. I ojciec odpisuje: synu, wysłałem, przysłałem ci na konto bankowe ileś tam miliardów dolarów, kup sobie też pociąg i proszę przestań nas hańbić.
Ja słyszałem, też, ja słyszałem ten żart, ale w wersji z autobusem. O, fuck. Palimy hajs. No dobra, palimy. No. Pan Olofmeister cały hajs spalił. Wydało się, co robi Fnatic po turnieju. Właśnie, nie polecamy tak słabych drużyn. Tak, tylko Virtus Go. Pro. Tak. No. Właśnie. Wszystko wziąłem? Chyba tak. No. O kurde, oni jeszcze nie zniszczyli tego działka? Prawda? Olofmeister, czemu padłeś? W CS-ie byłeś lepszy. Kurde. Alo! Proszę! Kurde, nic nie widzę. Panie działko, kurde. Próbuję je rozwalić, ale się sprzeciwia nie. No kurde, kto mnie flashuje, no! What the fuck? Nawalać do tego. Au, ale mnie... No nie! Już trzeci flash. Jeden no. Za drugim. Tak, i przeładuję LKM-a. Dobra, chodźmy, bo jeszcze zginiemy i to by było smutne. No, znowu flash. Bez tako, chodź. Ale paczka została. O, to nie, to ja tam biegnę, nie? No nie, się nie da tego zniszczyć. To jest niemożliwe. Oła! Kto mnie tak... Nie, tak. Dobra, biegnij koleś, biegnij! Nie, nie do mnie. O, dobra. Bez tako... Dlaczego ty już umarłeś już tak szybko? O kurde, kto... Gdzie mnie... Oh, fuck. Halo, przeżyj. Świetny plan. Czekaj, koleś, amunicję wezmę. Nie chcę być głównym na przykład. Czy ten koleś ma apteczki? Co on robi? No mniejsza zresztą. Dobra, cały lód wzięty, co tam. Jednym murzynem się nie będzie nic przejmował, prawda? Tak, pomściliśmy naszego wiednego przyjaciela. No tak, i... Postawmy znicz. Tak, postawcie znicz dla murzynka, który poświęcił życie dla... Dla jakichś gównianych wartości. Bo w sumie co... kogo to nam obchodzi w sumie, nie? No. No i dobra, no i to właściwie chyba tyle. No o, nawet level mi się zadał. O, pięknie. Haha, ja dważ. No, tak. Zobaczmy jeszcze, co dostanę. Gówno. No. Kurde, ja chcę tą maskę. Maskę Obamy. Chyba nigdy jej nie dostanę w końcu. Hehej. A ja mam ich aż 2, 3 z 5. Dobra. No dobra, w każdym razie słuchajcie, no zostawcie łapkę w górę, jeśli się cieszycie, że wróciłem i odcinek wam się podobał i... Czyli łapki w dół. Aha, no dobra. Niestety. No dobra, brutalna rzeczywistość. No dobra, ze mną był Mestako i to tyle. Na razie, cześć! Cześć.